Raz, dwa, nie wiem, czy ten mikrofon działa, czy nie działa. Nie wiem, czy jeszcze potrafię technicznie ogarnąć te programy, bo dawno nic nie robiłem, ale cóż, postaram się na nowo wdrożyć i może uda się ponadrabiać zaległości. Mam nadzieję, a zacznę od programu, który jest najbardziej nudny, od przeglądu lig ujowych. Dla tych, co się nie orientują, informacja, że przegląd lig ujowych to magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Zaczniemy od trzeciej ligi argentyńskiej, od filmiku, no, którym wszyscy się podniecali, wszyscy go znają, no to my też się podniecimy, na co? Kyle Bobby, estamos hablando del Federal A. Miren lo que hace el Bobby, se metió la cancha! Piękny strzał, piękna interwencja, w roli golkipera wystąpił jakiś czworonóg, jakieś psisko, które nie wiadomo skąd tam się wzięło. I my to potraktujemy ten filmik jako punkt startowy do wątku zwierzęcego, bo wędrujemy teraz do Pakistanu. Tam chyba Liga Piątek albo Szóstek. Rzut karny. No i proszę bardzo, jaka interwencja. No i która się Państwu bardziej podoba? Ta z Argentyny czy ta z Pakistanu? Argentyna, Pakistan, jeszcze miał być psiak z Rumunii. Tak, czwarta liga rumuńska i tam psiak też na boisku się pojawił, ale nie interweniował, tam psiak sfaulował zawodnika. No nie wiem, czy to jakaś wypierdziasta rzecz, ale z jakiegoś powodu chciałem do tego wspaniałego programu ten filmik wrzucić, więc wrzucam. A jeśli na chwilę pozostaniemy w Rumunii, na Twitterze dziennikarz rumuński Emanuel Rosu przedstawił dosyć nietypową sytuację, chyba nietypową, właśnie z ligi rumuńskiej, niby najwyższej, ale zespół Voluntari się nazywa, to jest najgorsza drużyna tej ligi. I tam gra francuski zawodnik i ten zawodnik złapał kontuzję w czasie spotkania. Zszedł z boiska, lekarz klubowy na niego spojrzał i powiedział: panie, do szpitala jak najszybciej. No i poszli z chłopem do karetki. No i co usłyszał? I że nie mogą go zabrać do tego szpitala, bo nie ma przy sobie dokumentu. Chłop właśnie zszedł z boiska i nie ma przy sobie dokumentu. Dokumenty są gdzieś schowane i można dostać się do nich dopiero po meczu. No i co chłopina jeszcze usłyszał? Że ta kontuzja nie jest taka groźna, że on przeżyje do końca spotkania, więc poczekajmy na ostatni gwizdek. On pójdzie, wtedy sobie ten dokument zorganizuje i wtedy go zawiozą, bez problemu. Ostatecznie go zawieźli, bo okazało się, że w telefonie miał skan paszportu, że to wystarczyło, a do telefonu udało się jakoś szybko dotrzeć. A teraz po takim pitu-pitu z Rumunii zajmiemy się tym, co najbardziej lubimy, czyli poważnym futbolem na wyspie Guam. Wystartowały tam nowe rozgrywki, nowy sezon i drastyczne zmiany w porównaniu do sezonu poprzedniego. 17 drużyn rywalizowało rok temu, a teraz dupa, tylko 8. 9 zespołom odechciało się grać. No, chłopaki chyba inne zajęcia mają niż gra w piłkę, no ale 8 wybitnych zespołów piłkarskich w tej lidze gra. I to jak? Proszę bardzo, proszę zobaczyć, jak tam grają. I to jest właśnie futbol na wyspie Guam. No, tam się strzela takie bramy, no. Co teraz? Teraz jeszcze jedna bramka. Jeszcze jedna ładna bramka. No proszę zobaczyć, jaki tam bezlitosny był ten napastnik. A mógł jeszcze podbiec, nie? Jeszcze mógł kilka metrów podbiec, ale wiedział, że taką petardę sieknie, to wejdzie. No dobra, ale nie samymi ładnymi golami człowiek żyje. Teraz popatrzmy na trzy brzydkie. To była brzydka bramka numer 1, teraz brzydka bramka numer 2. Yeah.
A przed nami jeszcze jedna kapitalna interwencja golkipera. No, będziemy śledzić te rozgrywki, one są bardzo ciekawe. Sprawdziłem, od 10 lat nie było wyniku 0-0 na Wyspie Guła. Może to czekamy się w tym sezonie, zobaczymy. Będziemy też śledzić mongolski futsal, bo to też nasze ulubione rozgrywki. A właśnie zaczęła się liga, była już pierwsza kolejka. No na razie jedno trafienie tylko sobie obejrzymy z tej pierwszej kolejki. Tak grają bramkarze w mongolskiej lidze futsalu. To był taki teaser z pierwszej kolejki. Będziemy śledzić kolejne. Mam nadzieję, że kilka tam rarytasów się jeszcze w tej lidze mongolskiej futsalu przytrafi. No jeszcze w Azji zostaniemy przez chwilę. Bangladesz, Liga Bangladeszu i taka brameczka. Bekwas, Abramov to lawal, Lombokore baralen. A najbardziej podoba mi się ta euforia komentatora po takim golu z przewrotki. No po prostu dzikie szaleństwo. To tyle jeśli chodzi o Azję. Teraz wędrujemy do Stanów Zjednoczonych. Tam ostatnio rozegrano spotkanie, które zostało okrzyknięte mianem największej sportowej rywalizacji wszechczasów. Jest właśnie plakat zapowiadający to wydarzenie. Największa rywalizacja w historii sportu. I tam jest taka gwiazdka. I na dole anotacja Not really. Bardzo mi się podobało to zagranie marketingowe, że aż po meczu sprawdziłem, co tam się w nim wydarzyło. A działo się. Akcja, no dość daleko do bramki. Ależ petarda. I bramka sobie z taką petardą nie poradził. No jednak w tak ważnym meczu musiało się coś wydarzyć. I na koniec wracamy do Europy, do Gibraltaru. Nawet prawie to prawidłowo wypowiedziałem, więc nie ma tragedii. Tam jest drużyna Lions Gibraltar i oni przegrali wszystkie mecze. 9 kolejek, 9 razy w dupala i był mecz numer 10. Ja wtedy na Twitterze napisałem, że coś czuję, że to może być niespodzianka. No i jak ten mecz wygląda? Jest 93. minuta i jest 0-0. I nagle co? I rzut karny dla przeciwników. No. Karny był niewykorzystany. Poszła konterka. I Lajony strzeliły gola. Ależ to było piękne zwycięstwo. Lajony nadal są najgorszą drużyną w lidze gibraltarskiej, ale już mają 3 punkty. Tak jak mówiłem, że typy podaje, no bo podaje, no bo kurde, karcofiska są sponsorowane przez firmę Forbet, więc te typy podaje. No i też w tych filmikach mam gadać, że jak się ktoś zarejestruje na hasło kartofliska, to będzie miał bonus, podwojenie depozytu i plus 50 zł. No, tak to wygląda. Tam link zawsze jest w komentarzu pod filmikiem. No to po reklamie i po programie. Dziękuję za uwagę.